Wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Największa ceglana budowla Europy. Miejsce pielgrzymek, minęły wieki, zmieniły się granice, zmieniły się państwa, wrzasy zniknęli z polskich ziem, ale to nadal robi wrażenie. Wzniesiony na prawym brzegu Nogatu, gotycki zamek zakonu krzyżackiego w Malborku został uznany za pomnik historii w 1994 roku. Budowę najstarszej części rozpoczęto pod koniec XIII wieku. Stolicą państwa krzyżackiego w 1309 roku. Jakie były to drogi Malborka? Kiedy patrzę się na niektóre płaskie wyławy, to te podniesienie tutaj kilkunastometrowe wydaje się, że to są normalne. I tak też potraktowali to krzyżacki. Dlaczego wybrano to miejsce właśnie w tym roku? Że to było miejsce ważne w miejscu strategicznym. Tutaj była luka strategiczna. Trzeba było coś postawić. Kolejna sprawa to była taka, że tutaj też wieżę zwaną Gdanisko, do której kierunek wskażą swoimi ogonkami rzeźby diabełków. Na co dzień w średniej, nawet podczas najbardziej srogiej zimy, udawało się utrzymać temperaturę 18 stopni Celsjusza. Oczywiście na plusie. Malbork w czasach swojej świetności spełniał nie tylko funkcje militarne. Był też ważnym ośrodkiem władzy. Tu podejmowano najważniejsze decyzje polityczne, a wielki mistrz występował w roli arbitra w sporach gazy. Zamek był też swoistym centrum kultury rycerskiej średniowiecznej Europy. Tak, który widać z odległości 25 km, kiedy jedzie się od zachodu przez płaszczyznę Żuław i on nagle strzela, to jest eksplozja czerwonych cegieł. On po prostu mówi to żonu. Czyli jeżeli jesteśmy nieprzyjemni, za kierowane dziejów. W XVIII wieku władze polskie przeznaczyły go na magazyny i koszary. W 1817 roku rozpoczęły się prace konserwatorskie, które trwały do lat 30. i 20. wieku. Podczas II wojny światowej większa część zamku uległa zniszczeniu. Dzięki staraniom konserwatorów został ponownie odbudowany. Najcenniejsza rzecz, która pana zdaniem zachowała się w Malborku. Thank you.
Najświętszej Marii Panny i Świętego Andrzeja Apostoła mieści się na obszarze pierwotnego grodu biskupiego. Ten pomnik historii łączy cechy architektury krzyżackiej, cysterskiej i nadrańskiej. Od końca XIII wieku był siedzibą diecezji warmińskiej oraz kapituły warmińskiej, skupiającej 16 kanoników. Wzgórze katedralne to bardziej kościoła katolickiego, tutaj na tej Warmii, pogańskiej wcześniej Warmii. Ja to trwało? 59 lat, bez dokumentów, mamy pierwszą datę, 1329 rok, zgoda papieża Jana XXII, na wybudowanie tej katedry. No i data zakończenia, czyli 9 biskup warmiński, Henryk Sorbon, 1380, skończył tą budowę, wyposażył katedrę. Najstarsze oryginalne elementy, jakie się w katedrze zachowały, to? No, gotycki ołtarz z początku XVI wieku, stajna trójsiedziskowa, fundowana przez biskupa Łukasza Watynowa, wuja Mikołaja Kopernika, plastyka nagrobna, płyty nagrobne, w katedrze zalegające, reszta to barok. Czy gdzieś w Polsce znajdziemy podobny kompleks? Pewnie w takim kształcie, jak go zaprojektowano, po prostu pozostało to po zniszczeniach wojennych odbudowane, ale nadal to jest zachowane w takim kształcie, jak z XIV wieku. Skarby Framborskiej Katedry trudno zliczyć. Na strychu zachowała się oryginalna wieźba dachowa, której część pochodzi z XIV, a część z XVI wieku. Uwaga, przypisał swój rewolucyjny traktat o obrotach sfer niebieskich. Potem zmarł i został pochowany. Grobu Kopernika szukano przez lata. Dopiero na początku XX wieku odnaleziono go, a szczątki genialnego astronoma pochowano ponownie we Framborskiej Katedrze. Dziś we Fromborku znajduje się muzeum jego imienia, a otaczające wzgórze katedralne wieże kryją różne niespodzianki. Naszego astronoma na swoich obrazów. Wiemy, gdzie to obserwatorium się znajdowało? Nawet tam, gdzie był ten drugi dom na czas pokoju, tam było pawimentum, ta płyta Kopernika, na której ustawiał przyrządy i prowadził obserwacje. Warowny zespół katedralny nieraz był oblegany i zdobywany. W wielobocznym